Witam ponownie ludzka wszystkich, tutaj Aplegat i kontynuujemy grę Projekt Zomboid. Ostatnio chyba uciekaliśmy przed zombiakami, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie dam sobie ręki uciąć, trochę w tą grę, długo w tą grę nie grałem, naprawdę. Ale widzę, że jesteśmy przeciążeni. Trochę zbyt przeciążeni. Tylko wywalmy jakieś przedmioty, które nam się na nic nie zdają. A trochę tych papierosów bym wyrzucił. Szczerze powiedziawszy, nic nam to nie zrobiło. Więc weźmiemy te papierosy. Młot. Czekajcie. O, już nam się spadło trochę to obciążenie. Chciałbym sprawdzić, czy tak tym młotem jakby komuś przywalić, to nie byłoby wesoło. Kij golfowy, tutaj mamy konewkę, te wszystkie rzeczy, gwoździe, jabłka, latarkę, topór strażacki, łom. Szczerze powiedziawszy, musimy się pozbyć czegoś i pozbędziemy się kija golfowego. O, mogę naprawić. Taśma izolacyjna i samoprzylepna. Dobra, jesteśmy leciutko przeciążeni. Moglibyśmy wywalić jeszcze coś. Jest tutaj coś niepotrzebnego. Wszystko jest potrzebne. O, już jesteś śpiący. Dobra, zjedz ten kawałek ciasta. Dobra, minęło nam przeciążenie. Znajdźmy coś, gdzie moglibyśmy się pójść przespać. Szczerze powiedziawszy, Jezus Maria, jak ten młot wygląda. O, jesteśmy przeciążeni, dobra. Znajdźmy gdziekolwiek jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy się drzemnąć. Chociaż na jedną noc. Jak się przechodziło? O, już zmokliśmy. Aby tu było jakieś łóżko. Fuck, chyba tu nic nie będzie. Dobra, jest jakaś kanapa, na której moglibyśmy się przespać. Właśnie, proszę cię, otwórz to okno. Fuck, jeszcze będziemy chorzy. Wow, ale nam to zabiera. Nie tu, tędy się patrz, tu. Oh, fuck! Wow. Zmęczył się strasznie. Weź ten topór strażacki, użyj obręcz. Wiem, że ciężko ci. Dobra. Gdybyśmy znaleźli jakąś miejscówkę tylko na jedną noc. Da się tu wejść? Błagam. Dobra. Uff, i teraz... Kurde, zauważył nas. Spieprzajmy, już do snu. Chodź tu. Jest jakieś miejsce do spania w zamkniętym pomieszczeniu? Jest. Śpi. Tak, może mogę zniszczyć mebel, co może pewnie dać mi trochę drewna. Drewna i gwoździ. Ale tego młota się pozbędę jednak. Nie chcę go. Nie chcę mieć młota. Dobra, ósma. Gdzie nam dał młot? Jest. To wyrzuć. W ogóle nie chcę to mieć. O! Następny młot w szafie chyba był. Nie, dobra. Naboje. To weźmiemy. Damy tutaj.
Będziemy mieli się czym bronić, jak pojemność 15. A ta torba ile ma pojemność? 20. Dobra, to będzie miało 20, tak? Tak, dobra. Mamy lepsze rzeczy. Tutaj była łazienka. Nie ma tutaj nic ciekawego. Prysznic. Coś tutaj mi wyskakuje. No, szafka jakaś tu jest. A nie, to chyba ta szafka. Szminka. Napisie. Dobra. Coś by się przydało zjeść, tak naprawdę. Może tutaj coś. Nie będziemy przygotowywać nic ze swoich rzeczy. Może coś zjemy tutaj. Okej, okay, masło orzechowe zjedzone. Świeczka, worek z cementem, gwoździe, chipsy zjedz na dopełnienie. I ruszamy dalej. Okej, szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia gdzie ja jestem. O, widzę tam jakiś zombiak. Da się skradać w tej grze. Okej, tutaj za niedługo będziemy mieli kolejny poziom. Wow. Co, wydaje mi się, że mamy iść w tamtą stronę ludziska. Z południa. Załóżmy tak, tu jest północ. Nie wiem czy mi gra nagrywa myszkę. Mam nadzieję, że tak. Tam gdzie jest ta droga, to jest północ. Więc już powiedzcie sobie, ta jest autostrada, to jest północ. Już sobie odpowiecie sami, gdzie jest południe, wschód i zachód. Wydaje mi się, że tak, mieszkamy na południu. Tam mieliśmy bazę, więc przydałoby się iść na wschód, coś mi się daje. Czyli tamtą stronę, wzdłuż autostrady. Dużo zębiaków, więc chodźmy lasem. Wydaje mi się, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. I znaleźliśmy jakąś szopę po środku lasu. Mam nadzieję, że nie wyskoczą na nas jakieś mutanty. Coś innego niż zombie. Wow, tutaj ktoś sobie nieźle urządził. Łóżeczko. Zamknij. Telewizorek to jest. To nieźle. Martwy szczur, młotek, naboje. Trochę już mamy. Wow. Puszka z tuńczykiem. Nie mam otwieracza. Nasze marzenia o tuńczyku się skończyły. Zjemy chipsy. I wyjdziemy. Opuścimy to miejsce. Mam godzinę 10:40. Więc myślę, że nie ma sensu już zapuszczać się w tym domku. Okej, mamy zombiaka. Mam nadzieję, że przejdziemy jakoś. Nas nie usłyszy. Dobra, udało się. Wow, tu mamy jakąś fajną rezydencję. Może tutaj będzie coś ciekawego. Chciałbym znaleźć strzelbę. Cóż wie, marzenia się spełniają, ludziska. Przejdź przez. I chciałbym jeszcze coś zrobić z moją postacią. Chciałbym wziąć pistolet. Jeśli go znajdę. Ustawić jako dodatkowy. Ale... Gdzie jest siekiera? Jest. Topór. Jako główny. Dobra, da się. I tak, tutaj mam topór, a jak użyć pistolet? O, nie krzycz! Nie krzycz. Ciumcio. Da się to jakoś zamiennie robić? Może altem? Nie, może tym kontrolem? Nie. Wow, nie wiem, nie mam pojęcia dlatego.
Weźmiemy topór strażacki. Okej, nie możemy wziąć ogórącz, więc przestań używać pistoletu. I topór strażacki. Przestań używać. I użyj wyposaż ogórącz. Żebyśmy mieli większą siłę i impet. Dobra, wpuśćmy tego zombiaka. Umaśmy trochę tę podłogę krwią. Wow, ale tu mamy jedzonka. Dobra. Chipsy. To sobie weźmiemy. Popcorn, zapalniczka, czekolada. Zjemy wszystko. I sprawdźmy lodówkę, zjadłem coś. Suszona wołowina. Ser w plasterkach. Chleb, boczek. Tą plastry boczku. Zgniłe. Wow, wywal to. Nie ma tutaj nic ciekawego. Szczerze powiedziawszy, do jedzenia możesz zjedz mleko. Jabłko. Najemy się tutaj, zjemy to wszystko. Suszoną wołowinę zjedz. Świeże truskawki, wow, czyli ktoś tutaj musi mieszkać. Dobra, już się napchaliśmy. Jest tutaj coś do picia? Jakiś kran? O wilku mowa. Pij. Napełni butelkę wody. Włącz. A, światło. Wyłącz, dobra. I co? Znajdziemy jakąś strzelbę tutaj? W pokoju dla dziecka na pewno jakąś strzelbę możemy znaleźć. Ona tu szafę ma. Tak? Nie, dobra. Tutaj książki i pokój zabawki. Akurat zabawki są w pokoju dla, że tak powiem, rodziców. Wychodzimy stąd. O wow, pada deszcz. Przydałoby się to przeczekać. Szczerze powiedziawszy. Ale co tam? Jesteśmy poszukiwaczem przygód. Pieprzyj deszcz. Okej, wejdźmy tutaj. Wow, zombiak, nie wyczaił nas. Nie możesz otworzyć tak. Fucken. Głupi zombiak. Gin. Chyba nic nie miał. Otwórz to okno i się usłyszysz w domu. Źle. Papierosy już nie będę brał. Kigopowy papierosy nie będę brał. Mamy dużo papierosów. Prędzej zginiemy od hamburger. Prędzej zginiemy od papierosów niż od tego, że nas zombiak zje. Spis na gotowanie dla początkujących. Bateria, pusty kubek. Dobra, myślę, że moglibyśmy zrobić ten kotlet z wołowiny prędzej czy później. Kto wie? Przydałoby się przeczekać w tym pomieszczeniu, dopóki przestanie padać, bo latanie po takiej, no, w takiej pogodzie jest, no, niebezpieczne. Możemy się zachorować i to znacznie podjadł. Dobra. Jeszcze pada? Nie, nie pada. Słyszę, że pada, ale nie widzę, żeby padało. Dobra, już widzę, że pada. Tu są drzwi otwarte z jakiegoś tajemniczego i strasznego powodu. Przejdźmy się tutaj, zamknijmy za sobą drzwi. Wow, ale za sobą nie... Dobra. Wygląda na to, jakbyśmy tutaj byli tak naprawdę. Ale co byśmy tutaj robili? Wszystkie drzwi są pootwierane. Kasza, popcorn błyskawiczny, pistolet,
To byłby już nasz trzeci. Chipsy, zjedz wszystko. Kartka papieru. A w lodówce? Kotlet mielony. Blech. Nie lubię. Nie lubię. Nic ciekawego, a dalej pada. Więc pójdźmy jeszcze trochę na południe. Wow, tu już tak nic nie ma. A, okej. Więc nie przejdziemy się na południe. Przejdźmy się na wschód. Mam nadzieję, że nie będę żałował decyzji. Dobra. Dlaczego tu leży martwy zombiak? Przemyk bliska krążymy w kółko. No właśnie. Dobra, i tak tam nic ciekawego nie ma, tylko stół. Tego co widzę. A mi się wydaje, że naprawdę latamy w kółko. To dość poważne. Właśnie. No to spróbujmy może. Drzwi da się otworzyć. Wygląda jakbyśmy tu naprawdę byli. Nie ma nic ciekawego. Zjedzmy truskawki, winogrona. Czyżbyśmy rzeczywiście tutaj byli? Nie wiem. Mam wszelkie obawy, by sądzić, że ja tu już byłem. I to jest dość niepokojące. Bo to znaczy, że zamiast robić jakiś progres, jakieś postępy, to ja się cofam. Truthful Just. Gdybym miał miejsce, to bym go wziął. Dlaczego bym go wziął? Bo znalazłbym kij baseballowy i spróbował ten kij baseballowy. I tu martwy zombiak. Ten kij baseballowy wziąłbym obowiązał tym drutem kolczastym. A mając siekierę. No. Fuck. I znowu będziesz musiał to otwierać. Dobra. Przez. Zamknij. Martwy zombiak. O, drzwi były otwarte. Fuck. Przecież. A nie, ja otwarłem. Były zamknięte. Przepraszam za ten niedopomówkę. 18. Dobra, wydaje się, że mamy dobrą torbę. Okej, tutaj... Nic... A nic... Nie ma. Kuchnia. Chipsy. Zjedz. Okej. No to nic. Kawałek ciasta. Możesz zjeść wszystkie. Szynkę zjedz całą. Dobrze najedzony. Dobra. I o to chodzi. I o to chodzi bliska. Żeby być dobrze najedzony. Cały czas idę na wschód, więc jest praktycznie niemożliwe, żebym ja... Kurczę. Był tutaj już. Jak tutaj? Nie byłem. To mi przypomina moją bazę, nie wnętrze, tylko rozmieszczenie tego domu. Przejdźmy. I co my tu mamy ciekawego? Trzeba jeszcze jak na razie myślę, że nic ciekawego nie mamy tutaj. I że nic ciekawego w tym domu nie znajdziemy. Chipsy, zjedz. Też słyszałem, że jeżeli będziemy się żywić tylko i wyłącznie chipsami cały czas, no to możemy zachorować. To jest dość dobre. A ja tutaj będę wam to mówić, żywiąc się cały czas chipsami. Dobra, tutaj się też w tym domu prześpimy. Wydaje mi się to dobrym pomysłem. I nie ma tak jak wejście z kuchni do łazienki.
naprawdę apetycznie musi tam wyglądać jedzenie i przygotowywanie posiłków, słysząc jak inna osoba wypróżnia się w tej właśnie chwili w pomieszczeniu tuż obok. What the fuck? Ktoś pukał? Czy jestem chory? Może ktoś na górze pukał? Was? Co? Ktoś pukał? Czy się ambient włączył? Mi się wydaje, naprawdę ktoś pukał. SOS. No, zamknij drzwi. Dobra. Chusteczka, brzytwa. To, co nas nie interesuje, i pokój, w którym się prześpimy. O, nie zamykaj się tu. Prześcieradło. Tu jest jeszcze jakaś szafa. Nic nie ma. Dobra, Liska, my tutaj skończymy odcinek. Nasza postać się prześpi w tym właśnie momencie, bo widać, że jest trochę zmęczona. Więc dobra, ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się to spodobało. Wam się to spodoba. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.